Bardzo mi się podoba w Polsce. Jestem pod wrażeniem, że wasi zawodnicy są bardzo uważni. Dokładnie powtarzają to, co pokazuje i chcą się rozwijać. W takiej atmosferze dobrze prowadzi się treningi. Widziałem bardzo dużo filmów z pojedynków i walk na żywo, również na zawodach międzynarodowych. Kiedy patrzyłem na polskich zawodników, to starałem się wybrać na ten przyjazd techniki, które wykonują najsłabiej i w których wiele można jeszcze poprawić. Stąd największy nacisk na umiejętność walki w klinczu. Druga sprawa to ataki na nogi, no i oczywiście umiejętność obrony, zarówno przed jednym, jak i drugim. Да, вот мы можем взять. Вставайте, да. Вот он, сбивай немного. Оп, не. Ты не Jeżeli chcemy brać udział w zawodach, to przede wszystkim musimy wiedzieć, za co sędziowie przyznają punkty. Nam się może wydawać, że jesteśmy lepsi i bardziej kontrolujemy sytuację w ringu, ale na przykład wykonujemy ciosy źle i nie są one punktowane. Dlatego jadąc na zawody, musimy wiedzieć, jak punktować u sędziów i co robić, gdy tracimy dwa punkty, żeby szybko zyskać trzy, a nie tylko bić na oślep i liczyć, że tak wygramy walkę. Тренер в первую очередь должен разбираться, как оценивается каждый удар. Тогда в первую очередь самое главное должно быть одинаковое желание как спортсменов, так и тренера. Прежде всего важны są chęci, ale zarówno zawodnika, jak i trenera. Jeśli ten duet chce pracować i wyznaczy sobie cele, to z pewnością osiągną dużo. Ważna jest też pomoc finansowa. Byłoby dobrze, gdyby pochodziła z Ministerstwa Sportu, ale o to jest ciężko, bo boks tajski nie jest dyscypliną olimpijską. W swojej pracy musiałem radzić sobie głównie bez takiej pomocy. Trzeba więc zdać się na chęci zawodnika i trenera oraz ciężką pracę. Wtedy osiągnie się wszystko. Będzie 100% rezultat. Jeśli sobie cel postawić, to nie to niedostrzeżonych celi. Cele każdy można достичь.